drodzy, wkraczamy do kraju Pura Vida, czyli Costa Rica. Słuchajcie, dojechaliśmy wczoraj do Santa Elena, koło Monteverde, a dzisiaj już jesteśmy w parku biosfery Santa Elena, czyli w lesie mglistym. No i pierwsze co, to tutaj jest strasznie super zielono, prawda Kinga? Tak. Jest zielono? Bardzo. I nam się bardzo podoba, bo krajobraz jest totalnie inny niż w pozostałej części Ameryki Centralnej. I się jakoś lepiej z tym czujemy, że jest jakaś odmiana miła. I akceptują karty studenckie. Czyli Planetę Młodych. I Euro 26. A to z nas studenci. Wieczni. Ale to bardzo dużo, bo zniżka jest prawie dwa razy dwukrotnie niższa. A jako, że atrakcje to najdroższa sprawa na Kostaryce, to warto mieć taką kartę. Generalnie w okolicy Monteverde są dwa parki biosfery, Santa Elena oraz Monteverde. No i Santa Elena to jest ten trochę tańszy, mniejszy, ale też mniej uczęszczany przez turystów. No i nie posiada mostu zwodzonego. Właśnie taki długi most zwodzony jest w parku Monteverde. Też jest spora atrakcja, bo kiedy się wchodzi na taki zwodzony most, gdzie jeszcze chmury są zawieszone, no to jest taki mroczny, fajny klimat. Z racji, że my byliśmy w Malezji czy w Kanadzie na takich mostach zwodzonych, również w takich lasach mglistych, to stwierdziliśmy, że już tutaj nie pójdziemy. Co do zwierzaków, to można tutaj spotkać, jak się okazuje, quetzale, które są narodowymi ptakami Gwatemali. Można spotkać też leniwce. My spotkaliśmy nawet leniwca wczoraj wieczorem, kiedy przyjechaliśmy do Santa Elena. To właśnie akurat ruszał się, chcąc coś zjeść, więc nie był aż taki leniwy, ale był za to bardzo powolny. Prawda, Kinia, że widzieliśmy wczoraj leniwca? Tak. Był słodziakiem. Ale chciałabym zobaczyć go nie w nocy. Chodźcie, 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 chodźcie za mną, chodźcie. Do drzewa, do drzewa. Wchodzimy do drzewa. I bum. Drugą największą atrakcją rejonu Santa Elena i Monteverde jest zipline. I dzisiaj właśnie na taką wycieczkę idziemy. Ponoć to właśnie Kostarykańczycy wymyślili zipline. I właśnie w tym miejscu, w okolicach Monteverde, powstały pierwsze tyrolki. My zdecydowaliśmy się na firmę 100% Aventura. Jest tutaj chyba 5 różnych firm, które oferują taką atrakcję. Natomiast dla nas ta oferta wydaje się najfajniejsza i też cena jest nie taka zła, bo $50. A ponoć jest naprawdę super fajnie. Co na nas tutaj czeka? Przede wszystkim 10 tyrolek, z czego 2 to są na Supermana, czyli jesteśmy przyczepieni na plecach. No i mamy wyciągnięte ręce, lecimy do przodu. Czeka na nas też Tarzan Swing, czyli spadamy w dół i nas potem na Tarzana tak buja.
No i co najważniejsze, te tyrolki na Supermana są mega długie, bo jedna ma 700 metrów, a druga ma 1600 metrów, więc powinno być super. Oficjalnie stwierdzamy, że Tarzan Swing to najlepsza atrakcja tutaj. Po prostu mega adrenalina. Kinga mówi, że tutaj z 45 metrów bardziej się bała niż z 222 w Polsce. Tu jest kosmos, bo nie dość, że lecisz w dół, to do przodu, a potem się jeszcze bujasz. Hardcore, ale ekstra, ale nie wiem, czy bym teraz znowu tam poszła zaraz, ale jutro może tak. A i u góry pytam się pana, czy jest bezpiecznie, on mówi, chyba tak. Kinga pisze opinię pod polską opinią. Kto tam był wcześniej? Bożena, Krzysztof, Tamara, Maciek, Basia, Bogdan, Jacek, Stefan, Marysia. A tu jeszcze Kinga i Damian. Gadulec.